Hej, 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 sprawdzamy test mikrofonu, bo ostatnio były duże przestery, halo, halo. Okej, teraz powinno być chyba dobrze. Hej, 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 siam wszystkim, tu Kamrus. Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Darkest Dungeon. Kontynuujemy naszą przygodę. No i z tego co pamiętam, w poprzednim odcinku chyba się przygotowałem odpowiednio do wyprawy. Tylko do której? Pytanie do której? W sumie niby się przygotowałem, ale nie ustawiłem swoich postaci? Dobra, to jak chcę iść? Chyba chcieliśmy iść coś na coś średniego, bo widzę, że moja healerka... Czemu moja healerka... A, okej. Ja chciałem pójść na średnią misję tak, żeby zdobyć rękawicę awanturnika, gdyż to jest bardzo fajny item. Co prawda obniża kryty i szybkość, ale szybkość nie jest problemem, jeżeli gramy na przykład takim Crusaderem. No gorzej z krytami, ale zwiększa mocno obrażenia, więc raczej stałe obrażenia są lepsze niż kryty, w mojej opinii. Gdyż są pewniejsze. Portret hajsy, portretów potrzebujemy, więc bierzemy healerkę. Paszła won. Chciałem chyba wziąć również Dismasa, owszem. Oczywiście, że tak. I chciałbym wziąć również... Nie wiem, kogo chciałbym wziąć. A, chciałem wziąć tą babeczkę zarazy, ale okazało się, że jest zajęta, ponieważ, no nie wiem... Chyba ma kaca po poprzednim odpoczynku, więc... Trzeba kogoś wziąć w zastępstwie i nie za bardzo mam kogo w sumie, jak teraz się orientuję. Więc mógłbym pójść bardzo defensywnie naszym uczniem, zbrojmistrzem. I w ten sposób będziemy dawali wszelkie buffy. Jakie możemy dawać buffy na przykład? Na ostatniej, przedostatniej pozycji powiedzmy. Możemy bić z fortecy. Możemy używać kary boskiej, co jest śmieszne, ponieważ odpala riposty. Możemy używać wrzasku, wzmocnienie, unik, szybkość. Albo mógłbym pójść badaczką zarazy, żeby stunować przeciwników. Tylko problem będzie taki, że no hurdur. Zerowy level. To może być nawet problematyczne. Myślę, że jednak skuszę się, ponieważ mamy fajne trinkety zwiększające szanse na stuna, więc czemu by nie? Od razu je zmienię skille, póki pamiętam. Okej, zgałganiłem za tą badaczką zarazy, no ale dobra. Chociaż ona się chyba będzie za bardzo stresować, nie mogę ją wziąć. To jest ten problem, nie mogę jej wziąć, ponieważ ona się będzie za bardzo stresować. Słabo. Słabo w takiej sytuacji, bardzo słabo. No bardzo słabo, ponieważ są słabi. To chyba musimy sobie darować. Niby się przygotowałem na tą misję, ale chyba będziemy musieli sobie darować. No bo nie ogarnąłem, że ta babeczka jest na kasu. Bodajże, więc... no dobra, trudno, zmiana planów. Więc tak, bonusy średnie, krótkie. Nie za bardzo bym chciał iść na krótką misję. Tak szczerze. Więc myślę, że mógłbym pójść na długą misję, de facto. Co prawda rozkaz dowódcy jest mi nie za bardzo potrzebny, ale z drugiej strony mógłbym go sprzedać, dostaniemy dużo portretów. No nie chciałbym brać kryształu wyciszenia. Choć w sumie to jest spoko item, plusy do uników, minus ten. No dobra, niech będzie. Weźmiemy średnią misję, weźmiemy sobie, zdobędziemy kryształ wyciszenia. W sumie na początku nie jest taki zły. A więc tak, mógłbym wziąć de facto tych kolesi, żeby wbić już im definitywnie trzeci level. To nie jest głupi pomysł, darujemy sobie tą babeczkę de facto. Albo podlevelować ziomali. Dobra, w sumie ktoś mi powiedział, że jeżeli odpalamy skrzynkę na trinkety, to mogę chyba zdjąć wszystkie trinkety. Czekajcie, mogę chyba tutaj gdzieś zdjąć, zdejmić wszystkie błyskotki, tak, zajebiście. To mi znacznie przyspieszy wszystko, dobra. Pójdziemy na średnią misję, weźmiemy sobie łowczego, weźmiemy sobie oczywiście healerkę, bo nie ma opcji, weźmiemy sobie powiedzmy badaczkę zarazy i weźmiemy sobie, no powiedzmy tego zbrojmistrza na pierwszą pozycję. Nie mamy żadnych hard dealerów, obrażeń, ale to chyba nie będzie aż takie złe. Myślę, że to nie będzie aż takie złe, zwłaszcza, że mamy babeczkę do leczenia, mamy babeczkę do stunowania. Tutaj mamy... Tobie damy oczywiście życie. I powiedzmy, nie wiem, uniki? Niech będzie dużo uników. Nie, w sumie ty nie masz za dużo... Dobra, dużo uników tego wszystkiego. A tobie damy... No, mogłem zmniejszyć sobie szybkość, ale zwiększyć obrażenia. Czy to jest słuszne? Powiedzmy, że zrobimy tak.
Będziemy wolnym łowczym. Ale z drugiej strony będziemy mieli duże obrażenie. Okej. Okay. Jakie ty masz skille? Ty masz... Okej, okay, skille. Jak najbardziej okej. Okay. Nie będę zmieniać tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic. No i tobie zmienimy jeszcze. Tobie zmienimy jeszcze badaczko zarazy, ty moja. Żebyś miała stuna. Dokładnie. Poszło won, pięknie. Dobra, to nie jest najlepszy team de facto. To nie jest najlepszy team. To definitywnie nie jest najlepszy team, jakim mógłbym ruszyć. Ale niech będzie. Ale ruszymy tak czy siak. No to nie jest najlepszy team. Dobra, tak czy siak. Lecimy, więc musimy wystawić te wody święcone. Dostaliśmy również przekąski, które zwiększają nam obrażenia naszego piesia. Trzy łopata, trzy to, dwa razy woda święcona. Tym razem kupię żarcie, bo bodajże przed ostatnim razem nie kupiłem. Mamy 16 żarcia. Wcześniej mówiłem, że mamy 12. Nie wiem, czemu myślałem, że ten stack to jest 10 i de facto z pochodniami również. Myślałem, że to jest 10, kiedy to jest 8. Więc 16 żarcia i 12 pochodni. Dobra. Mógłbym wziąć jeszcze jedno lecznicze zioło i ruszmy. Ruszmy. Ogólnie łowczy ma dużą szansę na zwiad, chyba bazowo, a jeszcze daliśmy mu item, który zwiększa szansę na zwiad, więc będziemy mieli dużo zwiadów, co jest dobre. Więc to będzie bardzo spoko. Już na samym początku, milutko. Musimy znaleźć splugawione ołtarze. I to bardzo ładny zwiad. Obiekt. Lokacja misji. Podwójna lokacja misji. Od razu zmierzamy w tym kierunku. Zwolnimy sobie dwa sloty. 80. Okej. Okay. Łowczy, bank. Zbijamy sobie stresik. Mniam. Chodzimy sobie również pochodnie. Czemu by nie? Odbiło mi się, przepraszam. Wstawiamy to. Oczyszczamy ołtarz. Specjalna misja, w której ołtarz musi zostać oczyszczony. A w sumie nie mogłem ulepszyć bronię. Znaczy broń mojemu temu zbrojmistrzowi, zwiększając obrażenia. No to trochę hurdur. No ale dobra. Dwa sloty zwolnione. Cieszy mnie to bardzo. No i lecimy dalej. Tutaj mamy bitwę. Trudno się mówi. Trafiliśmy na ludzi. Okej, okay, no to nie mamy kogo leczyć na początku, więc zadajmy tobie obrażenia w ten sposób. Za 9, więc trudno będziemy mogli dobić. Super. Ogień dywanowy. Unik, okej, okay, nice, pretty good. Ciebie nie zranię, w ten sposób nie zabiję ciebie tak jak powinienem. No to powiedzmy bang za 5, niestety nie weszło tak jak chciałem. Trzepień, unik, pięknie, te bonusy do uniku już widać, że działają. W sumie łowczemu mógłbym dać. Tak de facto. Bang. Ty już nie zaatakowałeś, to nie będziesz mieć takiej okazji. Ho, 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 ho. To bierzesz za 4. Więc... co bym chciał zrobić? Dobra, dobijmy, niech będzie. Ta trutka nic nie zmieniła. No to zdecydujemy ciebie, żebyś starczył jeden atak. I wjebany na trutkę. Zdecydowanie jest lepsze moim zdaniem. W sumie mam dużo stunów w tym teamie. Właściwie każda nasza postać może zestunować, co jest całkiem zabawne. Na swój sposób. Możemy to jakoś całkiem fajnie kontrolować. Bang! Za 3. Wow. Nice damage. Że tak to ujmę. Bang! Za 7. Przyjemnie i nie wiem. Tutaj mamy za 7 i krwawienie powinno wejść na 1. No to trochę zabrakło. No to pana dobijemy. Czy wejdzie trutka, czy nie. Dziękuję, dobranoc. I ciebie mógłbym zestunować, albo mógłbym dobić. Oczywiście za 4. Czemu by inaczej? Okej, okay. Nie wyciszyłem... programu do wyciszenia. Dobra, lecimy dalej. Właściwie ile ty masz uników, łowczy? O, ty masz sporo uników. To właściwie mógłbym się zamienić w ten sposób. Co prawda będę mieć mniej zwiadu chyba, łącznie. Ale ty masz bardzo dużo uniku, a ty nie potrzebujesz uniku, bo jasnej cholery jesteś tankiem. To chyba zwiększa obrażenia. No to powiedzmy, że zwiększymy obrażenia. A powiedzmy, że tobie. Niech będzie do obozowiska 20% obrażeń. Nie chcę zużywać wody święconej. Uważam, że są lepsze miejsca do zużycia wody święconej. A to jest średnia misja, więc pewnie się trafi. Dobra. Obiekt. Sala z obiektem, obiekt. Dobra, przejdziemy tutaj, bo jestem ciekawy, co tam jest. Zwłaszcza, że mamy wodę święconą.
Do sali z walki raczej nie będziemy przechodzić. Amciu. Raczej nie będziemy przychodzić, raczej nie odczuwam takiej potrzeby, ale tutaj możemy trafić na coś ciekawego, więc niech będzie. Okej. Będą skarby, zaskoczenie, bardzo miło, bo pomimo naszej niskiej szybkości będziemy mogli zadać całkiem sporą ilość obrażeń. Zatruwamy oczywiście. Ciebie bijemy za nic, ponieważ unik, auć. No dobra, walniemy tu, kurźwa mać. Dobra, no to chociaż tak walniemy, dobijemy, super. Czyli ta trutka niewiele nam dała. Kusząca czara, wchodzi stres. Not good. Upniak ciemności, wyjebane. Jesteśmy tankiem, mamy 39 życia, proszę was. Zostaniemy wyleczeni aż miło. No dobra, to tutaj możemy się pobawić w leczonko. W sumie powinienem walnąć chyba tego trupiaka, ponieważ właśnie. Dobra, trudno, nabije mi więcej stresu. Niestety. No dobra, walniemy ciebie tak, powiedzmy. Dzięki czemu będę mógł, no nie wiem, dobić ciebie? Oczywiście za 7, nie za 8. Aj gra. No dobra, to tych dwóch olewamy, bo oni umrą tak czy siak. Bang. Zdychaj. Powinienem dostać antystres? Nie, nie dostałem. No i dobra, co ja tutaj mogę robić? No mieć wyjebane. Podleczymy sobie siebie healerką, niech będzie. Ty oberwałeś. Dobra. Podleczymy za 7, prawie że na maksa. Bang. Unik. Super. No zdychajcie. Amciu. Was otwieramy kluczykiem, bo dostajemy dużo rzeczy z tego, może niekoniecznie. Aż nie jest źle, cofamy się, nie jesteś do walki. Podwójna walka nie jest tego warta moim zdaniem, zwłaszcza, że nie mamy zbijaczy stresu. Mamy w sumie zbijacz stresu. Jak będziemy mieli za dużo stresu, możemy się zamienić pozycjami. W sumie mógłbym się zamienić pozycjami. Czy mogłem pójść healerką w obrażenia, a naszym ziomalem zbijać stres, ale to dopiero trzeciej pozycji. Interesujący pomysł, muszę przyznać, że bardzo interesujący, może go nawet wykorzystamy. Czemu nie? Dobra, teraz się wracamy, będzie dużo walk przed nami. Dużo walk. Na szczęście możemy sobie przenocować. Ty masz w ogóle... obniżenie stresu, spoko. Gdybyśmy chcieli potem popracować nad tymi odpoczynkowymi umiejętnościami, ale są dość istotne swoją drogą, zwłaszcza w późniejszym etapie gry. No ale cóż. Oj, zbijanie stresu się przyda. Zdecydowanie on się przyda. No dobra, a więc ciebie pewnie zabijemy, więc... Nie, zestunujemy ciebie, jesteś też na pierwszej pozycji. Was zabijemy, tym razem za 8, mi ludzko. Was zabijemy, mua. Pięknie. No i użyjemy leczenia. Wykorzystajmy to. Okej, ty masz sporą odporność. Zatrujemy ciebie. Nie możemy zastanować na pierwszej pozycji. Smutna buzia. Wiecie co? Zrobię tak. Spróbujemy go zastanowić. Nieważne. Zastanawiam się jeszcze raz. Znaczy, on i tak nie wali mi stresem, bo jest na pierwszej pozycji, więc nie ma możliwości, a my sobie zdejmiemy stres. Minus 3 do stresu, 65% szans. Ty chyba w ogóle zdechniesz, zanim cokolwiek zrobisz. Ja, dokładnie. Nice. Dużo mamy tych popiersi. W sumie spoko. Co to jest, moi drodzy? Co to jest? To może nam dać bardzo niefajne rzeczy, ale z drugiej strony może dać nam bardzo fajne rzeczy. A mając na myśli fajne rzeczy, może dać nam... W sumie nie jest to warte zachodu, jak tak myślę. Nie, ale nie. Może dać nam to dużo stresu, pozytywny quirk, negatywny quirk. Zwiat, którego de facto nie potrzebujemy. Więc nie. W złych pozycjach zużyłem. Czy w sumie tą babeczką możemy leczyć AOE? Na drugiej pozycji, co nie jest złe. Auć. Przyznam, że auć, ale dobra, będziemy bili, obrażę. Ani nie możemy tutaj bić nią. Zgałganiłem. W sumie zgałganiłem mi to hardo.
Wiecie co? Użyjemy psich smakołyków. Żeby zwiększyć obrażenia tutaj. I pokusimy się, żeby zabić tą panią. Niestety nie udało się. Pewnie za jeden. Ale dobra, zatrujemy was. Więc ona jest martwa. Pięknie. Mhm. Mógłbym zmniejszyć im szybkość. W sumie spoko. To się przyda. To zmniejszenie szybkości jest w sumie całkiem spore. I walnąłem na typie, który nie miał szybkości w ogóle, więc... Słabo. No dobra, to my zastanujemy ciebie. Bo jesteś zatruty i masz atak, więc ciągnie. Ale chile. Może być, na drugiej pozycji ta babeczka nie jest tak bezużyteczna. Muszę jej dać coś na drugą pozycję, żeby mogła bić. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać pieseła na zbijanie stresu, to dobrą opcją będzie zrobienie tego, jak powiedziałem. Ty masz... Dobra. Unik. Goddammit. Zbijanie stresu. Nie, no masz zwiększone obrażenia, nie będę zbijać stresu w takiej sytuacji. Okej, okay, piękny unik. O, idziesz jeden do przodu, ciekawe. Dobra, no leczenie. Nie za dużo tutaj zrobię. Muszę jej dać ten skill, który jej wcześniej dodałem. Dobra, walniemy chyba znowu AOE naszym ziomalem. Ponieważ on zginie wtedy. Ten nie zginie, ale będzie blisko. Dobra, dobijemy cię w ten sposób. Niby ten ma ochronę, więc sensowniej byłoby w niego bić, ale... Dobra. Jebać. Zbijanie stresu. Nice. W sumie to nie zbija dużo stresu, to potem będzie zbijało więcej stresu. Na ten moment to tak trochę gówno daje. Tak szczerze. Dobra. Tobie stun na mordę, bo ty możesz robić bardzo niefajne rzeczy. No, to oczywiście heal. Nieźle się leczymy de facto. Dobra, pozbijajmy ten stres. Niech będzie. Wow, tylko 3, nice. Dobra, bang za 7. Ty zdychaj, miam. Jesteś tak wolny, że wszystkimi zaatakujemy bez problemu. Okej, ty oberwiesz za 4 i jeszcze walnąć, no nie wiem. Leczenie, whatever. Walnąć... No zdążymy walnąć zbrojmistrzem, no to zbijamy stres dalej. Nice, no trochę tam pozbiliśmy. Więc spoko. Nie mogę wszystkiego zabrać? What the fuck, mate? No dobra, serum mi się nie za bardzo przyda. W sumie wyjebać też... A, zrobimy tak, pochodnie się stakują. Dobra, a to nie na tej babeczce w ogóle ulepszyłem. A nie, ulepszyłem ten skill, bang. No. To jest spoko. Nie bym mógł maczugą bić po prostu, ale będziemy bili tyle co nic. A już w sumie to jest sekundowy potłuc. Weźmy maczugę. Będziemy napieprzać maczugą. Dobra, mógłbym niby tutaj sobie odpocząć, ale z drugiej strony no nie jest to najbardziej opłacalna opcja. Nie jesteśmy ani poranieni, ani zestresowani już za bardzo. Krzyżowiec, 5% ochrony minus 1 kryt. Znaczy, nie jest to najwyższych lotów. Nie oszukujmy się. Zdejmiemy to, czy chcę psie w smakołyki, czy wolę jednak trinket. Powiedzmy, że wolę zostawić te psie w smakołyki, bo to jednak zwiększa obrażenia, a będziemy mieli jeszcze parę walk. Trudno, 750 golda w plecy najwyżej. Lecz dzięki. Dobra, na razie to... Wow, panie. Nieważne. Tyle stresu wyszło, że ja pierdzielę, pomimo unikowi wszystkiego. No trochę ten stres trzeba pozbijać. Na szczęście na łowczym mamy ten skill, który zmniejsza stres na sobie. Więc nice. Dobra, was zatruwamy, żebyście obrywali. Niech będzie. 8 obrażeń co turę, brzmi jak plan. Unik, nice. Bardzo dobrze. Mogłem podleczyć, ale chyba walnę za... Wow! Nice! Okej, okay, to było niezłe pieprznięcie. Spoko, ja przyjmę taką opcję. Dobra, mógłbym któregoś z was dobić. Albo mógłbym ciebie zesunować, fuck you. Paszowon. Ty jesteś niefajny. Dobra, nice, weszło wszystkim. Dobrze, dobrze, dobrze. To zatrucie ciebie jest absolutnie nieistotne, więc zestunujemy.
Za trocie nie robi mi jakiejś większej różnicy. Bang za 5. Leczenia jeszcze nie. Mogłem zrobić tak, wtedy jest szansa, że on oberwie za 2, niestety nie oberwał. Dobra, to nie było sensowne. To nie było sensowne zdecydowanie. Dobra, może tym razem zabijemy go. To będzie lepsza opcja. Ciebie czy ciebie? Ile ty masz? Ty masz mniej szybkości, więc zabijemy ciebie. Pięknie. No i bang. Zanim zdążysz walnąć. Zbijamy stres. Dobra, spoko. Fragment dziennika. Okej, mogę to przeczytać? Dzień 7. Posiekliśmy się z jakimiś niesfornymi ciurami. Raven nazwał ich kustystami. Byli zaciekawieni, lecz niezdarni. Czy muszę zostawić sobie strony z dziennika, żeby mieć to strony z dziennika, nie wiem, z kolekcji? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Zwiadę. O, odkryłem chyba tajne sale. Więc nasz ostatni klucz wiecie, gdzie zatrzymujemy. Dobra, to chyba wyjebię te psie smakołyki i wezmę sobie hajs. Czy chcę stronę z dziennika zachować? Bo strony z dziennika są fajne, jako takie odkrywanie lore, ale nie za bardzo mam miejsce na to. Dobra, zamienimy tym razem ciebie, żebyś mogła normalnie leczyć. Powoli zaczynam odczuwać braki miejsca. Dobra, wypieprzymy ciebie. Amciu, amciu. Mam 8 amciu, chyba będę musiał kupować 16 amciu. Na rzeczy. Obiekt, lokacja misji. Dobra, pójdziemy do lokacji misji. No i w sumie powoli będziemy mogli kończyć, bo mamy full ekwipunek. Wyjebane na tą salę chemiczną. Tak, nie wiem. Co to w sumie mogło dać? W sumie mogło dać fajne rzeczy, nawet bez itemów. Dobra. Bang. Kontynuuj przygodę oczywiście. W sumie mam wyjebane na dalszą część, bo po pierwsze nie ma co sobie nabijać stresu. O mój Boże, dobra. Badaczką zarazy sprawdzimy to, bo może zostać zatruta. Nie została. Dobra, a więc tak, przede wszystkim potrzebujemy miejsce. No to robimy tak, zbijemy sobie stres. Jebę oczywiście za 4, bo to bez różnicy w tym momencie. Obniżymy stres o 20. Innym obniżamy o 10. Nice, nice. Sanktuarium nie, wyjebane. Zbijanie stresu nie za bardzo mamy już. Tak słabo, znaczy... Dobra, modlitwę jemniemy. Bo to jest coś, nie wiem. O, w sumie może być ta zapsacka. Nie ma, dobra. A blazing star is born. Zbijamy sobie pochodnie. Dzięki czemu będziemy mieli... O, trochę nie tędy poszedłem. Jak chciałem. Dobra, bank, rozbrojenie. Okej. Okay. Tutaj mamy ukrytą salę, wchodzimy w nią. I oczywiście mamy na maksa ciemno, więc będziemy mieli maksymalne value z lootu. Dostaliśmy głowę Dismasa, co jest zajebiste, ponieważ daje nam 25% obrażeń. No to tracimy trochę życia i obrywam więcej od stresu, ale to jest zajebisty buff do obrażeń. De facto mogłem kontynuować tą misję. Bo jeszcze mamy troszeczkę, no nie wiem... miejsca de facto. Aż z drugiej strony jak będziemy chcieli coś zjeść, to będzie to bolało. Ale dobra, zaryzykujmy. W sumie możemy jeszcze pobuszować. No i chuj. Zjebałem. Zjebałem. Bo wszedł stresior. Dobra, wejdę jeszcze tutaj. Drugi raz głodny nie powinienem być. Okej, okay, zabić ją szybko. Jego, nie wiem, zdecydujemy, żeby nie wbijał stresu. Życie to wyjebane. Tak naprawdę, bo i tak kończymy tą misję. No nie wiem, bang, za 11. Stun się nie przydał, no ale mniejsza. Stun się nie przydał, ale mniejsza. Dobra. Bang! Ło, za 15 kryt. Ostro. No dobra.
Ogólnie zajebisty loot z tej misji. Drugi raz? Chwila, co jest? Okej. Okay. Szczerze, stun na ryj. Nie ma co. Bang. Ciebie jest zaprobowany. Zbijamy sobie więcej stresu. Bo czemu miałbym tego nie robić? Dokładnie. Bang. Heal za 5. Whatever. No i Heal za 5, bo nie chcę ciebie dobić. Stun na mordę, nawet jeżeli masz zwiększoną odporność. Aha. No. Więc trochę stresu zredukujemy, tak żeby można było wyjść normalnie na następną wyprawę. Pięknie. No i dobra, no gim. Pięknie. Trochę golda, no w sumie... Mogłem się tak nie śpieszyć, skrzynka zawiera pamiątki. Okej, okay, nice. A, jeszcze nie mam pochodni. No dobra, zajrzymy jeszcze tutaj i będziemy kończyli. Co to mi może dać? Stres, scouting, pozytywne quirki. A niech będzie, zajrzymy. Zwiększone leczenie podczas obozowania. Jakiś to baw. Dobra, kończymy. Nie bym mogłem pozwiedzać dalej, gdybym wziął więcej żarcia, ale jest okej. Okay. Mamy przede wszystkim głowę Dismasa. Pomimo tego, że nasz Dismas żyje. Więc spoko. Bardzo, bardzo, bardzo dobry item. Ależ to bardzo dobry item. 25% zwiększone obrażenia. Szał ciał. Zostaliśmy tam kryształ wyciszenia. Okej. Okay. Powiedzmy, że ujdzie. Taktyk z knii, obrażenia w knii, okej. Okay. Hieromania, no to by się przydało wyleczyć. Twardoskóry. Twardoskóry jest okej, okay, zwiększałby wytrzymałość. Więc spoko. Raporty z Hatek a wzgórzu potwierdzają, ile widziałem zmniejszenie się chorobotwórczego powietrza zrównego zarówno w jak i około starych ruin. Więc zwiększone doświadczenie zdobywane w ruinach i obrażenia. Ciekawe, czy mamy bossa w ruinach jakiegoś. Niestety nie mamy, ale za to mamy długą misję. O mój Boże! Yes! Yes! Moi drodzy, dostaliśmy zajebistą misję. No nam drożo herbów wyjebane, ale przede wszystkim zajebisty pierścień. 15% obrażeń, jeżeli pochodnia powyżej 75, zwłaszcza, że ja lubię grać na wysokiej pochodni. 10 celności, jeśli pochodnia powyżej 75, znamy trochę więcej stresu. Świetny item, naprawdę piękny, świetny item i ja go chcę. Ja bym go brał, nawet gdybym nie miał buffa do ruin, a mam buffa do ruiny. Druin, mam większe obrażenie. Zobaczmy, zobaczę tak profilaktycznie tylko tutaj, złagodzenie stresu, obozowanie, zwiat, okej. Kapłan, item do kapanki jest spoko, gdyby nie to, że nie możemy mieć dwóch trinketów takich samych, więc już nie, mi się nie przyda. Plus 8 szybkości w pierwszej turze, to jest raczej do wojowniczej kapłanki. Cnota oraz obrażenia do walki dystansowej. To jest akurat spoko. Ale lecimy definitywnie tutaj. To jest długa misja, więc musimy wziąć dobry team, więc przede wszystkim zdejmujemy wszystko tutaj. Niestety tą babeczką nie pójdziemy, ale pójdziemy Reynaldem, pójdziemy Dismasem. Zwłaszcza, że Reynald ma obrażenia kontra plugawym, ma jeszcze zwiększone obrażenia kontra plugawym i ogólnie ma zwiększone obrażenia kontra plugawym, więc jest fajnie. Dobrze, weźmiemy tą healerkę naszą tutaj, ponieważ no, potrzebujemy healerki. To jest długa misja desnej cholery. Więc od razu rozdajemy ekwipunki. Leczenie. Stuny. A więc tak, tobie przede wszystkim, chwila, ty jesteś kim? Dismasem. Damy tobie głowę Dismasa. To będzie całkiem spoko. Ogólnie bym chciał utrwalić sobie dobry refleks. Ale no jednak do jasnej cholery pójdę na tą misję, no bo do jasnej cholery trzeba pójść na tą misję. Ty masz rozwinięte skille na maksa, ty nie masz, tobie rozwiniemy. Dobra, a więc tak, ty masz mało szybkości, Reynald, więc tobie damy obrażenia i minusy do szybkości, bo wyjebane, tak naprawdę. I mógłbym dać tobie jeszcze głowę Dismasa? Nie, bo to zmniejsza ci życie, a ty masz do jasnej cholery. Jesteś, kuźwa, rycerzem, ty masz dużo życia, ty masz mieć dużo życia. Mógłbym zwiększyć tobie życie, ale dość prędzej tym itemem. I dzięki temu mamy dużo życia na tobie, więc okej.
Tobie damy głowę Dismasa XD. Będziesz mieć bardzo mało życia, 20 życia tylko. Ale będziesz się opierać na ripoście, dlatego myślę, że damy tobie unik. Damy tobie więcej uniku, żebyś miał dużo uniku. Dużo uniku jest dobre. Zwłaszcza, że będziemy się opierać na ripoście. Dobra, trinkety mamy rozłożone. Następnie, gildia. Sprawdzamy wszystkich was. W ogóle stawmy się według tego poziomu. Bang. Tobie nic. Tobie nic. Zostawiam taki skillset, zdecydowanie. Tobie nic. Zostawimy taki skillset. Tobie możemy dać... chyba zrobimy tak. Ulepszymy sobie stuna. Okej, jest spoko. Mamy dużo golda. Rozejrzymy się jeszcze za diligencem. Kolejny łowczy. Z chęcią bym miał dwóch łowczych, tak serio, ale no... Ale tak trochę słabo. Biczownik, stabilność, lecznicze. Dobra, na razie nic tutaj nie będziemy robili. Lazaret. Mógłbym ulepszyć sobie lazaret. Sala pacjentów. Zmniejszone nawyki. Zbijanie stresu tak w sumie nam nie jest potrzebne. Mógłbym tobie zbić stres tylko. No to jest już 30, to jest jakaś tam ilość. Ja to obniżę koszt leczenia. Niech będzie. Utrwalmy albo skasujmy jakieś nawyki, póki z nich nie korzystamy. Co ty masz? Odporność na zarazę. Cios śmierci, to nie. Wolnoręki, minus 4 szybkości w pierwszej turze. Tobie zbijamy. Zdecydowanie. Spokój, obrażenia w pierwszej turze, to jest niefajne, ale no trudno. Na pozytywne też patrzmy. Strach przed knieją. O, ciu. Śmiertelna precyzja, więcej do krytów. Kryty, 2 szybkości, obrażenia od stresu w ruinach. Mech. Stabilność, odporność na przesunięcie, to jest spoko. Obrażenia w knieja. Postanowienie, silny czerep. Silny czerep jest spoko, odporność na głuszenie jest zawsze w cenie. Ochrona. Twardo skóry. No utrwaliłbym coś. Tylko co? Tobie kasujemy, spokój, obrażenia w pierwszej turze. W sumie mógłbym tobie zbić te minus do obrażeń w pierwszej turze, tak szczerze. Zwłaszcza, że lubimy zaczynać z atakiem zwanym kurtyną, więc to trochę nam psuje nasze combo. No i dobra, właściwie mamy tylko portrety, jeśli chodzi o ulepszenia. A właśnie, jeśli chodzi o ulepszenia, bang. Kowal. Bang. 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 Mogę zmniejszać koszta, ale nie. No dobra, mamy trochę odłożonego hajsu, co absolutnie nie jest niczym złym, jest wręcz bardzo dobrym. Gdyż, ponieważ aczkolwiek mogę sobie kupić fajne rzeczy. W przyszłości. No dobra, no to kolejna misja będzie długa. Dla świetnego itemu, ale serio. Item, który ma i celność, i obrażenia, jest tak dobry, zwłaszcza dla tego pana, który zobaczy, jaką ma beznadziejną celność na tych atakach. Oh, jest. Ten słoneczny pierścień jest jednym z najlepszych przedmiotów, takich nie super rzadkich, nie? Więc jaram się. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się, do zobaczenia, pa.